Kurczaki są nosicielami salmonelli i to nawet bezobjawowo, więc nie ma opcji, żeby jajko surowe było w 100% pewne, że nie ma w nim salmonelli. Bardzo dużo witamin z grupy B, ale jest jeszcze jedna rzecz. Jajeczka, które nasze pieski potrzebują, zawierają biotynę. Biotyna jest tylko i wyłącznie wchłanialna, jeżeli takie jajeczko będzie ugotowane na twardo. I niestety, surowe nie wchłonie się do organizmu biotyna. To nie jest gotowa karma dla piesków, to jest dodatek. Jajko ugotowane na twardo ma biotynę, natomiast surowe jajko ma awidynę. Awidyna powoduje, że biotyna się nie wchłania, która jest potrzebna naszym zwierzętom. Zdrowych, wesołych, pomyślnych świąt, wielkanocnych, przepięknej pogody, wspaniałego zająca i oczywiście super zabawy w śmigusa, dingusa. I na pewno warto podzielić się gotowanym jajeczkiem z waszymi pupilami. Pa, pa!